Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Piąty dzień już chyba eventu z przyszłymi gwiazdami FUTA. Kolejne SBC, nowe SBC, przyszłe gwiazdy. I to jest pierwsze SBC od naprawdę nie wiem jak długiego czasu, gdzie spędziłem naprawdę sporo czasu, żeby to zrobić. Chcę naprawdę, żeby właśnie coraz więcej takich SBC jak to pojawiało się właśnie w grze. Żeby to nie były SBC, gdzie robi się je w pół minuty, po prostu się bierze zawodników po kolei i tak dalej. Pokażę zawodników po kolei, ale tutaj trzeba lojalność chyba 4 albo 5 zawodników z tych musicie mieć, żeby zrobić to. Albo po prostu rozegrać tymi zawodnikami 10 meczów, żeby mieć na nich lojalność, jak nie wie ktoś co to jest lojalność. Jest za to jakaś jedna karta specjalna i paczka kart jednorazowych, za chwilkę sobie zobaczymy co to jest dokładnie. Link będziecie mieli w komentarzu do SBC właśnie tego, jak zrobić, czy to bez lojalności, jeżeli się da, z Footbina i inne opcje tego SBC, jeżeli będą jakieś tańsze. Ogólna ocena, jak widzicie, tego zespołu musi być dokładnie 75. Jest to pierwsze SBC tego typu. Nie wiem, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek wcześniej było coś takiego, żeby trzeba było dokładnie jakąkolwiek ocenę mieć w zespole, żeby zrobić SBC. I zgranie dokładnie 100. I naprawdę mam nadzieję, że jej będzie robiło więcej takich SBC jak to. Bo naprawdę jest to coś bardzo, uważam, dobrego. Jak widzicie, mam tutaj wybór rzadkiego zawodnika z top 9 narodowości. Jest to coś bardzo podobnego do tego, co trafiłem 2 dni temu Neymara. Także otworzymy, zobaczymy co uda się trafić. Ciekawe jestem, czy to jest w ogóle wymienne. Dobra, tym razem piszcie co wy trafiliście w tym wyborze zawodnika. Ja sobie wezmę, nie wiem, jakąś kartę, której nie mam, bo bez sensu, żebym wysłał na listę transferową, na którym nie mam miejsca. Tak, są to karty wymienne, co jest lepsze, co jest bardzo dobre. Ja zrobię to SBC na moich jeszcze pobocznych kontach, ale to jutro w odcinku, jeżeli chcecie. I dobra, mamy tą paczkę jeszcze karty jednorazowej do tego SBC. I na zakończenie otworzymy sobie jedną paczkę z dwoma rzadkimi zawodnikami 81+. Jak ktoś nie widział, to dzisiaj jest odcinek na kanale z ponad 30 takich paczek zrobiłem. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. I jutro pojawi się odcinek właśnie z tego SBC, co robiłem przed chwilą na moich 4 jeszcze pobocznych kontach. Zobaczymy, co uda się na nich trafić. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. W paczce niestety nie zakończymy tego walkoutem, nawet nie zakończymy ekranami, szkoda. Także co, to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Chyba, że jeszcze uda mi się dzisiaj zrobić ten odcinek właśnie na pobocznych kontach. Zobaczmy, jak chcecie, żebym zrobił dzisiejszy odcinek, to piszcie w komentarzach. Jak nie, to będziemy się widzieć jutro w kolejnym odcinku. Chyba w paczce też za 100 tysięcy na wymianę futbol. Chyba już mam wszystkich zawodników, tak mi się wydaje, więc jutro prawdopodobnie też będzie odcinek właśnie z paczki za 100 tysięcy z wymiany fut. Na razie.